Witajcie na kanale Postapokaliptycznie przez świat. Ja jestem Morden, a to jest moje DC. Cykl programów, w których prezentuję wam rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Dzisiaj latarka Jetbeam E10. Latarkę dostałem do testów od sklepu Banggood, za co serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Był unboxing jakiś czas temu, ale sobie ją teraz wyciągniemy. Oczywiście mamy kabelek do ładowania, fajną smyczkę, zapasowe o-ringi i całą masę papierów. Z reguły jakieś podsumowanie jest na końcu, ale powiem wam już szczerze na samym początku, że to będzie jeden z tych filmów, w których się będę uśmiechał, a Chińczycy będą myśleć, że wszystko jest ok. To jest latarka, której nie polecam. Dlaczego jej nie polecam? Nie dlatego, że jest zła, bo ona jest ok, ale nie za te pieniądze. Ona kosztuje jakieś 90 zł. Dostałem też od Chińczyków kod, gdzie można ją kupić za 77, nie wiem jak z wysyłką. Ta latarka powinna kosztować dużo mniej. Moim zdaniem taka cena 5 dych byłaby w sam raz. Latarka jest zasilana zwykłym, najzwyklejszym paluszkiem AA. Oprócz paluszka AA możemy go zasilić, tego Jetbeama, baterią 14500. Odkręcając to górne wieczko, które odkręciłem przed chwilą, ładujemy akumulatorek do środka lub baterię. A tutaj możemy sobie podpiąć mikro USB i ładować, oczywiście jeżeli będziemy mieli akumulatorek, ten 14500. Jeżeli ta latarka kosztowałaby 5-6 dych i ten akumulatorek byłby już dołączony, ten 14500, wtedy ta latarka miałaby sens. Bez tego akumulatorka moim zdaniem jest za droga. 8 dych za taką latarkę to jednak trochę za dużo. Zwłaszcza, że Jetbeam to nie jest żadna jakaś specjalna wielka firma. Jak widzicie, ten klips też jest tak urządzony, no moim zdaniem tak sobie. Ja bym go w ogóle wypieprzył, ewentualnie założył sobie tutaj smyczkę. Ja w ogóle preferuję latarki, które są odpalane w ten sposób. Dlaczego dzisiaj jest ten test latarki? Mam jakieś różne inne, lepsze, może takie, które można by bardziej polecić. Obiecałem ponad miesiąc temu mojemu koledze Waldkowi tą latarkę, pozdrawiam serdecznie. No i wypadałoby po prostu nakręcić film, pozbyć się latarki. Waldek się na pewno ucieszy, latarka jest ok. Jako prezent. Tak, żeby ją kupić, to jednak nie opłaca się. Zobaczmy, ile ona mierzy, waży. Poświećmy trochę na ciemnej ścianie. Mimo wszystko, jeżeli komuś z was bardzo podoba się taka latarka, możecie ją sobie kupić. Ona ma, zaraz sobie tutaj zerknę, na tym akumulatorku 14500 ma 650 lumenów i będzie świecić pół godziny, a na zwykłym paluszku ma tych lumenów 190 i 1,1 godziny. W trybie mid na zwykłym paluszku będziemy mieli 46 lumenów i 9 godzin świecenia. I mamy low, ten taki firefly, czy mapowy tryb, jak go możemy tak nazwać. 4 lumeny i 100 godzin świecenia. Z trybów to by było wszystko. Dystans to mamy 129 metrów, ale to jest podawane dla tego mocniejszego akumulatorka. Odporność na upadki to jest 1 metr, a IPX8 to jest 2 metry pod wodą. To chyba wszystko. Gdzie tu jest coś napisane o diodzie? Tu mamy napisane, że jest to dioda Cree XPL-HI. Takie coś. Długość naszej latarki to 98 mm, a grubość milimetrów 19. W sumie producent właśnie tak podaje. Waga określa na nieco ponad 35 gram, ale bez baterii. Tu mamy tryb 4 lumeny. To będzie 46 lumenów. To jest tryb mocny, czyli 190 lumenów. Szybki podwójny klik aktywuje tryb strobo. Inne kliki nie działają. Dłuższe przytrzymanie dezaktywuje latarkę. Tu mam moją Tactical S1. Tu mam latarkę Wovtak A2.
Cenowo powiedzmy ona chyba jest zbliżona, jest trochę większa, ale... Jak widzieliście, test zanurzeniowy przeszła, świeci całkiem spoko. Cóż mogę o niej jeszcze więcej powiedzieć? Powinna kosztować 5-6 dych z akumulatorkiem 14500, wtedy byłaby to latarka godna polecenia. Tutaj mamy latarkę, nie wiem, niewiele droższą. Jest większa, możemy sobie z niej korzystać nie jak z czołówki, tylko normalnej. I oprócz tego mamy akumulatorek już dołączony. Taki porządny akumulator. Ładowany z USB. Latarka zapakowana ląduje jutro do Waldka. Ja od Waldka też mam dostać paczkę. Co to będzie, wam jeszcze nie powiem. Myślę, że fajna rzecz. Wreszcie będę mógł zrobić to, co chciałem zrobić już od dawna. Jeszcze raz dzięki Banggood za wysłanie latarki do testów. Mimo wszystko. Taka jedna rzecz. Jeżeli byście jednak chcieli kupić taką latarkę albo tą czołówkę, która kiedyś była do wygrania tego Feniksa, na dole macie jakieś tam kupony rabatowe, możecie ją właśnie kupić nie za 9 dych, tylko za 8 dych. Tamtego Feniksa też taniej. Mnie akurat te dwie latarki od Banggood nie przypadły do gustu. I uważam, że są lepsze opcje i finansowe, i świecenia i tak dalej. Można kupić coś zupełnie lepszego za te pieniądze. A Tom pokazuje, jak to się mówi, z dziennikarskiego, YouTube'owego obowiązku. Ok, nie będę więcej przynudzał. Chciałem wam przypomnieć o aukcjach Allegro, tam na dole macie link, przypomnieć wam o dzwoneczku, w który trzeba kliknąć, żeby dostawać powiadomienia z mojego kanału. Oprócz tego, jeżeli byście chcieli naszywkę, koszulkę mojego kanału, też wszystkie informacje są na dole. Kody rabatowe do PRPS sklepu i do Militarka. Wszystkie informacje są zawsze w opisie, tak samo jak kody rabatowe na te latarki od Banggood. Ok, nie będę więcej przynudzał. Jeżeli podobał wam się film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły was kolejne. I do zobaczenia na szlaku.